Witajcie w dzisiejszym odcinku. Chciałbym Wam prezentować programy, dzięki którym będzie Wam łatwiej ogarnąć wszystko w szkole czy na studiach. Także zaczynajmy. Pierwszy program to iStudios Pro. Jest też on dostępny w wersji Lite. To ogólnie jest taki program do dostosowania sobie podziału godzin. Możemy tutaj wpisać w zasadzie wszystko, od wykładowców aż po godziny, przerwy, przypomnienia, oceny, praktycznie wszystko, cały taki mobilny notatnik, w którym mamy tak naprawdę wszystkie informacje, w jakiej sali znajdują się teraz zajęcia, za ile skończą się takie zajęcia, gdzie one się znajdują. W przypadku na przykład studiów jest to bardzo pomocne. iStudios Pro bardzo serdecznie Wam polecam. Notability to jest chyba najlepszy program na wykłady tak naprawdę, bo można sobie na nim notować, można na nim rysować i co najważniejsze, można na nim nagrywać dźwięk w trakcie pisania, więc możecie nagrywać swojego wykładowcę i w tym momencie zapisywać również sobie swoje notatki, kiedy powiedzmy pominiecie jakiś tekst, który on zacznie Wam podawać, możecie sobie później to odsłuchać i jest to zapisane równolegle do tego, jak piszecie, więc naprawdę bardzo fajna aplikacja Notability. Zapraszam Was do zakupu sobie tej aplikacji, bo na pewno jest ona bardzo, bardzo przydatna, jeżeli chodzi właśnie o studia i jakieś wykłady. To naprawdę bardzo fajnie to działa. Byword to jest bardzo, bardzo prosta aplikacja do zapisywania jakichś notatek, czy nawet właśnie ćwiczeń i wykładów, jeżeli nie potrzebujemy na przykład nagrywać sobie jakiegoś głosu, który tam przekazuje nam informacje, to na Byword zapiszemy to w najbardziej przejrzysty sposób. Możemy to wszystko sobie zsynchronizować z Dropboxem, więc działa to naprawdę bardzo dobrze i nasze notatki będą cały czas zapisane w chmurze i możemy je sobie udostępnić. Kolejną aplikacją jest aplikacja Documents. To jest aplikacja, która odczyta Wam większość formatów, jeżeli chodzi o dokumenty, więc wszystkie PDF-y, doki, Excel-y, XLS-y i tak dalej, wszystko naprawdę działa. Można sobie to również synchronizować z Dropboxem lub Boxem, więc ta aplikacja również jest godna uwagi, jeżeli chodzi o powrót tak naprawdę do szkoły czy właśnie na uczelnię. Teraz w sumie jeszcze takie aplikacje, które są bardziej zaawansowane, to aplikacja Pages, Keynote i oczywiście Numbers. Pages to zwyczajny edytor tekstu, tak naprawdę niezwyczajny, ponieważ naprawdę bardzo fajny edytor tekstu na iPada i na iPhone'a, również na Maca oczywiście jest to dostępne. Wszystko synchronizuje się po iCloud, także tutaj do pisania jakichś dłuższych tekstów naprawdę bardzo fajnie się sprawdza. Keynote to oczywiście program do prezentacji, można na nim zrobić bardzo fajną prezentację i później przedstawić ją właśnie na uczelni, logując się na stronę iCloud.com. W tym momencie możecie już ze swojego iPada właśnie wziąć prezentację i puścić ją przez rzutnik w szkole. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o te aplikacje. To Keynote, Pages, Numbers, którego tutaj Wam nie pokazuję, Documents, Byword, Notability i iStudios Pro. To są aplikacje, które chciałbym Wam polecić. Jeżeli film Wam się spodobał, nie zapomnijcie o łapce w górę i subskrybujcie kanał po więcej. Hej!